Witam Państwa. Pierwszy raz od dawna terminowo i tym razem nie zapomnę nas przedstawić. Po tej stronie mikrofonu ta trochę bardziej polska część 23, trzeciego, Oskar Śniegowski. Witam milutko, pozdrawiam cię krótko, cytując klasyka. Ja nie je porozumiałeś w każdym tą bardziej polską część. Trochę czuję się urażony, ale zrekompensowałeś to sobie faktem, że tym razem faktycznie ją przedstawiłeś. Dzień dobry, kłaniam się, Palma. No, proszę ciebie, ja siedzę na tej ziemi, polskiej ziemi, jak mówił wielki papież Polak, i dzisiaj porozmawiamy z człowiekiem, który porzucił to druk dla nagrywania filmów o grach na pełen etat. Co więcej, z człowiekiem, który należy do grona trzech, czterech, no, ewentualnie pięciu polskich youtuberów robiących wartościowy content o grach. Polski Total Biscuit? Polski Angry Joe. Jak sam byś siebie opisał kłas? Bo to, o co zamierzam cię teraz yy, standardowo Zapytać, jak każdego innego gościa, to mała prośba o to, żebyś przedstawił się swoimi słowami, powiedział, co robisz i dlaczego się tutaj znalazłeś. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Tomek Drabik. Ludzie kojarzą mnie jako kłaza. No i cóż, strasznie dużo tutaj komplementów pod moim adresem poleciało, które są trochę abstrakcyjne, jak dla mnie, no bo. Porównania do Total Biscuita i tak dalej, a i w ogóle, że tak mało ludzi tworzących dobre treści na temat gier w sieci, no nie wiem. My zawsze zaczynamy, zaczynamy od pofa, potem będzie gorzej, więc nie przejmuj się. <grym> Okej, okay, w każdym razie, no, jakbym miał się przedstawić, to bym powiedział, że jestem tym gościem, który robi filmiki o grach w necie i tak staram się, żeby to była bardziej publicystyka, chociaż czasem są też głupie filmiki, które mają być śmieszne. Nie nagrywam raczej let's playów. Dobra, to na początek Ci zadam pytanie, które jest proste do zadania, ale będzie pewnie trochę trudne do odpowiedzenia. E, pytanie o to, co zmieniło się w Twoim życiu przez, przez ostatnie dwa lata, bo dokładnie mniej więcej dwa lata temu mieliśmy okazję... Rozmawiać w ramach jeszcze dawnego, już nieistniejącego mojego programu, w którym byłem samodzielnie bez Oscara. I wtedy, te dwa lata temu, byłeś tak jakby na zupełnie innym etapie w swoim życiu, i twój świat wyglądał też mocno inaczej. Jestem ciekaw, jak po szczególnie ostatnich wydarzeniach związanych z, z Patronitem chociażby, patrzysz teraz na, na swoje życie, na swoją karierę, jak się z tym czujesz? To jest takie pytanie, na które bardzo ciężko jest mi odpowiedzieć, bo sprawa jest bardzo świeża. Bo tak naprawdę to dopiero rzuciłem pracę, przestałem pracować w drukarni, nie w sito druku. Znaczy, tam był jakiś sito druk, ale, ale to była drukarnia offsetowo-cyfrowa głównie, chociaż tam jakieś sito drukowe rzeczy też były. Ale w każdym razie rzuciłem te prace dopiero od początku lipca, i tak naprawdę nie wiem, kiedy przeleciały tutaj prawie trzy tygodnie od tego momentu. Ale ja jestem cały czas trochę jakby na etapie odnajdywania się w nowej rzeczywistości i jakby próby lepszego planowania swojego czasu, no bo jak na razie mam wrażenie, że to jest tak, to nie jest łatwe. Jak człowiek wcześniej chodził po prostu do pracy i wykorzystywał tylko wolne chwile na to, żeby robić to, co jakby robi, w, to, co ja robiłem w internecie, a teraz nagle muszę to robić, znaczy muszę, chcę to robić, tak, w czasie jakby takim normalnym zupełnie, no to się okazuje, że tego czasu wciąż jest za mało, to jest zadziwiające. Ale bardzo ciężko jest mi jakoś tak to poukładać, jak na razie jeszcze. No ale zobaczymy, może mi się jakoś to uda, tak odnaleźć się w tym wszystkim, żeby to było, było okej. Okay. Ale co się zmieniło? No, zmieniło się bardzo dużo, bo dwa lata temu to podejrzewam, że byłem pewnie jakoś na tych początkowych fazach po tym, jak odszedłem z gaminatora, i tak naprawdę to wtedy jeszcze kanał był dosyć mały i ja sobie to robiłem po prostu po godzinach. Fakt, że robię to już wszystko od jakichś 9 lat, ale, no ale to było wszystko takie dużo, dużo mniejsze. No a teraz, ostatnimi czasy się troszkę udało to rozbudować, powiększyć. No i mam nadzieję, że, że będzie się to dalej udawało powiększać. No a okazało się, że ludzie w dosyć znacznej ilości lubią moje materiały na tyle, że chcą dać mi jakieś pieniądze, żebym robił ich więcej, więc. No, życie się zmieniło dosyć mocno i próbuję się w tym na razie odnaleźć i staram się robić jak najwięcej, żeby też nikt nie miał takiego uczucia, że to co, to, co jakby włożył, te pieniądze, które zainwestował w prawda, mój rozwój, powiedzmy tak to nazwijmy, są zmarnowane. To jest o hashtag zmiany, tę popularną frazę za chwilę czy nieco później. A zanim to, to pytanie nie związane zupełnie, ale. I też takie, na które być może trudno będzie Ci odpowiedzieć, ale, ale pewnie interesujące, bo być może nie wszyscy, którzy Cię znają, zdają sobie sprawę, że z wykształcenia jesteś psychologiem, prawda? Tak, to prawda. I ja, jak oceniasz tą swoją ścieżkę edukacji pod kątem A. tego, co robiłeś w drukarni, B. tego, czym zajmujesz się teraz? To jakoś pomogło Ci? E, pozwoliło inaczej spoglądać na. Działania w internecie i wcześniej też na pracę w drukarni, czy jednak to były nieco stracone lata w Twoim życiu? Wiesz, co to trudno bardzo jest powiedzieć, bo tak naprawdę to, to jest jedna z takich chyba ścieżek zawodowych, które są bardzo typowe u nas w Polsce, mam wrażenie. Bardzo często się zdarza, że ludzie studiują coś, potem robią coś kompletnie innego. Ja tak naprawdę nie przepracowałem ani jednego dnia jako psycholog, w zawodzie nie pracowałem nigdy więc skończyłem sobie studia i właściwie próbowałem znaleźć pracę przez jakieś, z tego co pamiętam, 2-3 miesiące i, i tak jakoś wyszło, że znalazłem pracę w drukarni. Korzystając z umiejętności, które pozyskałem ze swojego hobby. I tak naprawdę to moje hobby cały czas staje się moją pracą. To jest coś, co, co się tak jakoś zmienia przez, przez lata, bo te 10 lat temu skończyłem studia. I to, że coś tam robiłem w internecie, jakąś grafikę, jakieś komiksy, to to się stało moją pracą, chociaż się okazało, że ta praca to nie ma za wiele wspólnego z tym, co robiłem jak hobbystycznie, no ale to już nieistotne. W tym czasie miałem potem znowu hobby polegające na robieniu materiałów, wideo na temat gier, no i się teraz to stało moją pracą, więc, więc jakoś tak to wygląda. Psychologia w drukarni w ogóle mi nie była do niczego kompletnie potrzebna. Tak, tak bardzo, że to trudno sobie wyobrazić, jak bardzo. A jeżeli chodzi o moją, moje zajęcie teraz, trudno powiedzieć, bo ja nigdy nie podchodziłem do tego tak, w taki sposób, że niby biorę to jakąś wiedzę i korzystam z niej w momencie, kiedy. Kiedy coś mam zrobić, bo to też ta wiedza mocno już jest zardzewiała, no bo to jednak jest no, wiele, wiele lat, w tej chwili już ponad 10 lat od skończenia studiów, i, i w ogóle jakby nie korzystałem z tej wiedzy w międzyczasie w taki sposób. Nie, nie uzupełniałem jej, nie, nie byłem jakby psychologiem w żaden sposób, więc nie wydaje mi się. To znaczy, też nie uznaję tego czasu jako stracony, ponieważ. Psychologia, jako taki kierunek studiów, on nie daje za bardzo pracy, ale myślę, że jest stosunkowo rozwijający, jeżeli chodzi o spojrzenie na rzeczywistość, na świat. Więc myślę, że to one. Psychologia sporo zmieniła w moim życiu w tym sensie, ale na pewno, jeżeli chodzi o zawodowo, czy to, że ja tutaj, prawda, robiąc materiały, to myślę o tym, jak jakąś wiedzę psychologiczną wykorzystać, żeby coś zrobić. Nie, zupełnie nie. Tutaj to nie ma w ogóle związku między jednym a drugim. A skąd bierze się to, że skakałeś tutaj pory tak jakby z kwiatka na kwiatek? Mówiłeś i o rysowaniu, potem o pracy w drukarni, o tworzeniu materiału, wideo, wcześniej była psychologia. To było tak, że miałeś trochę problem jako dziecko z, z jasnym... Określeniem przed sobą, co chcesz w życiu robić, kim chcesz być, to nie było tak jak większość Twoich kolegów, że Janek chciał być astronautą, Magda chciała być strażakiem, a Ty byłeś w pośrodku trochę skomfudowany i nie wiedziałeś, co ze sobą zrobić? Czy miałeś jakieś marzenia jako dziecko, ale one, jak to z reguły bywa, wyparowały i po prostu rzucasz, zostałeś rzucony w koleję losu i jakoś tak się potoczyło to wszystko zupełnie losowo? co, Ja bym powiedział raczej, że to jest na tej zasadzie, że ja bardzo dużo rzeczy chciałem zawsze robić. Nigdy nie miałem czegoś takiego, że o, chciałbym być astronautą. Znaczy, ja astronautą akurat nigdy nie chciałem być, ale bardzo dużo jakichś takich rzeczy mi przychodziło do głowy, które chciałbym robić kiedyś tam, w którymś, na, na jakimś etapie swojego życia. Nauczyłem się grać na gitarze, mniej więcej jakoś tam, i chciałem zostać muzykiem. Tutaj powiedzmy, że mój brak talentu bardziej zweryfikował to, a przynajmniej nie wiem, jakiegoś tam wokalnego powiedzmy i, i generalnie do nic z tego nie wyszło, ale próbowałem bardzo wielu różnych rzeczy, które mi się podobały. To było tak, że po prostu przez całe życie pojawiało się coś gdzieś w moim życiu, że widziałem, że ktoś coś robi, to jest fajne i mi się to podoba i sam próbowałem to robić. I w zasadzie to przez całe życie tak jakoś to idzie, że nie, nie mogę się zdecydować właściwie co robić, aczkolwiek tutaj weryfikuje trochę to życie w tym sensie, że coś zaczyna mi się udawać i jakby z tego wtedy wychodzi, wychodzi coś, 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 co zaczynam robić po prostu w życiu. Nigdy nie miałem jakiegoś takiego konkretnego bardzo marzenia. Pamiętam, że swego czasu, prawda, chciałem być, no ale to już bardziej dziecięce marzenie, takie nastoletnie, chciałem być, prawda, wielkim wokalistą. Słuchałem Iron Maiden, miałem długie włosy. Potem potem gdzieś na jakimś innym etapie spodobały mi się komiksy internetowe i stwierdziłem, a spróbuję sam robić komiksy internetowe, potem oglądałem Angry Video Game Nerda i stwierdziłem, ej fajne filmiki, to może w ogóle spróbuję coś zrobić, ale to strasznie jest trudne co on robi, ja nie mam kamery, to może na początek spróbuję zrobić jakiś taki filmik, jakiś montaż jakikolwiek czegoś, bo zobaczyłem, że ktoś robi fajne montaże z Battlefielda dwójki, jakieś sztuczki ludzie robili, triki, jakiś klan i tam był taki fajny, fajnie zmontowany filmik, to myślę, a to zrobię coś takiego z Just Cause. I w sumie od tego się zaczęło, to był chyba pierwszy materiał jaki zmontowałem i wrzuciłem w sieć, znaczy chyba nie pierwszy, który zmontowałem może, ale, ale pierwszy, który wrzuciłem w sieć. I, I gdzieś tam jakoś tak to zawsze szło, że coś mi się podobało, próbowałem to zrobić i patrzyłem co z tego wyjdzie. A co albo kto Cię inspiruje teraz, albo czyja praca teraz się Tobie szczególnie podoba? Wiesz, co to jest. Chyba nie powinienem każdej wypowiedzi zaczynać od wiesz, co, ale tak szczerze mówiąc, to trudno mi teraz powiedzieć tak naprawdę, bo jest bardzo dużo różnych kanałów zagranicznych, jeżeli chodzi o tubę, które są całkiem fajne, interesujące. One niekoniecznie są bardzo popularne bo są takie kanały na przykład jak Game Maker's Toolkit, który jest dla mnie świetnym kanałem, który ma mniej subskrypcji mimo że jest w języku angielskim i w ogóle ode mnie, więc generalnie nie jest jakimś mega popularnym kanałem. Chyba ma mniej, tak mi się wydaje. No nieważne, w każdym razie zagraniczne kanały wydawałoby się, że mają dostęp anglojęzyczne do większej ilości potencjalnych odbiorców, ale okazuje się, że tego typu treści jest jednak trochę trudniej sprzedać. Ja staram się chyba łączyć troszkę właśnie tego typu treści z tym co ze swoim stylem, który gdzieś tam opracowałem bo tak naprawdę jak zaczynałem, no to taką podstawową inspiracją był Angry Video Game Nerd, bo właściwie nikogo innego wtedy nie było oczywiście nie próbowałem go odtworzyć, skopiować ale próbowałem zrobić coś w tym stylu, powiedzmy mniej więcej po swojemu a teraz tak naprawdę bardzo dużo różnych kanałów jest dla mnie inspirujących niektóre robią rzeczy, których absolutnie u siebie bym nie zrobił nigdy ale gdzieś tam jakieś pewne pomysły, elementy to jak rzeczy są robione na tych kanałach jest fajne i ciekawe, więc, więc jakby obserwuję, aczkolwiek no nie za wiele polskich kanałów, w większości są to zagraniczne kanały. Tak, ja przy każdej okazji polecam kanał Ahoy. Też mniejszy, trochę większy od Twojego, ale bardzo, bardzo warte polecenia. Świetne graficznie materiały. Ja się chciałem zapytać o Twoją pracę w drukarni. Bo spędziłeś tam bodaj 10 lat, prawda? Tak. I czy, czy po odejściu z tej standardowej pracy, jak sam mówisz, jeszcze to są cały czas świeże emocje, czy to była dla Ciebie ulga, czy bardziej trudny moment? Jedno i drugie. Jedno i drugie, bo to było trochę tak, że ja już po tych 10 latach trochę miałem tej pracy dosyć. No bo jednak 10 lat robienia tego samego i to jednak jest taka praca, która owszem była rozwijająca, człowiek się czegoś uczył, ale raczej przez parę pierwszych lat. Ostatnie lata już raczej tam niewiele było takiego, takich okazji do tego, żeby się jakoś rozwinąć, nauczyć czegoś nowego, więc de facto było, do, było to tak naprawdę powtarzanie cały czas tych samych czynności w różnych konfiguracjach. I trochę już czułem, że, że, że już trochę mam tego dosyć. I zaczynałem mieć coraz częściej takie uczucie, że siedzę w robocie i myślę o tym, co zrobię, jak wrócę do domu. Co mógłbym robić teraz, w tym momencie, ale niestety siedzę w pracy i nie mogę tego robić, bo robię coś innego. Więc szczerze mówiąc już troszeczkę to zaczynało być męczące, więc była to ulga, aczkolwiek był to też duży stres, bo jednak decyzję podejmowałem jeszcze przed wystartowaniem z Patronite'em, więc tak naprawdę nie wiedziałem, czy będę miał z czego żyć. Miałem nadzieję, że się uda, bo były tam jakieś rzeczy, które robiłem, które pokazywały, że coś tam się uda jakoś tak na tyle zarobić, żeby dało się z tego przetrwać, no ale trochę się bałem, co z, tego, co z tym będzie i, i więc stres był spory. Zgaduję jednak, że miałeś jakiś plan B, na wypadek, gdyby ta zbiórka nie wypaliła? To znaczy, przede wszystkim materiały sponsorowane, które robię już od paru miesięcy, tak naprawdę jakoś tak bardziej, więc... Więc, więc tak, tylko że one są kompletnie losowe, tak? One mogą być, może ich nie być, więc jest jakby, no... Trudno się czuć bezpiecznie, yy, w ten, yy, jakby opierając się na czymś takim. A nie myślałeś, żeby zarabiać na życie rysowaniem? Nie mam talentu do tego. Moje rysunki, gdziekolwiek jakby robione, to było tak naprawdę udawanie, że potrafię rysować. No proszę cię, nie mów tak, bardzo surowo się oceniasz. Nie, ja wiem jak jest. Bardzo dużo tam było różnych po pomysłów na to, jak to zrobić, żeby to wyglądało dobrze, żeby to wyglądało jakbym potrafił rysować, ale ludzie, którzy naprawdę siedzą w tym, to widzą, i ja zresztą też to widzę, i wiem, jak to powstaje wszystko, jak to powstawało, wszystko bardzo dużo pracy mnie kosztowało czasami zrobienie czegoś, co ludzie, którzy mają faktyczny talent, robią w chwilę. Więc jakby tutaj, no to nie, 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 to, to nie jest dobry kierunek. A nie tęsknisz w ogóle już za rysowaniem, za tworzeniem komiksu? Wiesz to trochę tęsknię, ale też to jest coś, co zajmowało bardzo dużo czasu, to nie jest jednak coś, co byłoby specjalnie popularne u nas w w Polsce w sensie że no komiksy nie czytałem się jakoś super w Polsce, więc jakby też ten odbiorca jest stosunkowo ograniczony. Trudno jest tak naprawdę w tym momencie się w to też wgryźć w momencie kiedy mam jakiś tam sukces na YouTube, który jest wielokrotnie wielokrotnie większy niż cokolwiek co mogłem osiągnąć robiąc komiksy więc jakby trochę nie mam za bardzo do tego już parcia w tej chwili żeby się w to pchać poza tym no komiksy które ostatnio robiłem no to wcześniej ileś tam lat temu to był Thanatos który był komiksem który zabierał mi straszliwe ilości czasu żeby cokolwiek z tym zrobić a fabułę miałem rozplanowaną na tak długi czas na tyle odcinków że robiłbym to prawdopodobnie gdybym tego nie przestał robić kiedyś tam to robiłbym to do dzisiaj i jeszcze bym się nawet do końca nie zbliżał mimo że to było wiele lat temu a drugi komiks Gamer9, który był takim komiksem, jakby dla graczy, to tak naprawdę jest komiksem, który troszkę się wypalił. Znaczy, tam był jakiś pomysł, fajnie się to robiło przez jakiś czas, a potem już to było takie męczenie tematu, więc do tego bym już raczej nie chciał wracać. Dobra, to nie wracamy do tego i nie wracamy też już do innych spraw, tylko skupimy się na mięsku i na sprawach najważniejszych, a konkretnie na zarówno YouTube, Twoim kanale, jak i na patronite. Tutaj Oskar wyciągnął ciekawą statystykę, czy raczej liczbę, jako nasz naczelny analityk i dowiedział się z Social Blade, że podobno ostatnio spadła Ci liczba subskrypcji, to prawda? Y tak, tak, ale to nie jest w jakikolwiek sposób uzasadnione czymkolwiek, bo to jest jeden z tych takich momentów, kiedy YouTube coś robi, jeżeli chodzi o martwe konta i bardzo dużo ludzi straciło. Ja straciłem bodajże koło 7 tysięcy, PewDiePie stracił pół miliona. To było w jednym momencie, więc to nie, to nie, jest, to nie jest sytuacja taka, że ludzie z powodu, nie wiem, Patronite, czy czegokolwiek przestali subskrybować kanał. To, jest, to są jakieś porządki na serwerach, to jest, więc był taki moment faktycznie. Że tam już było prawie 140 tysięcy subskrybentów, teraz jest chyba. Yy, 166, 779. Yy, no właśnie, przy czym yy, po tym spadku było chyba 133. W tej chwili ja mam wzrost szybszy niż miałem kiedykolwiek. A jak ważne są dla ciebie te statystyki? To jest oczywiście pytanie z gatunków stampowych i w miarę oczywistych, ale zdaje je dlatego, że wydajesz się jednak być wyjątkiem. I, i dla ciebie te, te liczby subskrybentów czy liczby wyświetleń wydają się nie mieć aż tak dużego znaczenia nie specjalnie mają, wiesz, bo to nie jest coś, co by było miarodajne dla czegokolwiek, w moim odczuciu. Ja nie robię takich treści, które byłyby skierowane do młodszych odbiorców, którzy tak naprawdę bardzo tam, wśród młodszych odbiorców, funkcjonują takie mody na jakichś youtuberów. I tam jest bardzo dużo takich rzeczy, że, że tak naprawdę ludzie subskrybują kanały albo oglądają kanały, bo one są modne, albo dlatego, że znajomi oglądają, albo dlatego, że koledzy z klasy oglądają. I właściwie, no, żeby wiedzieć, o czym oni w ogóle rozmawiają, to trzeba samemu oglądać. Jest bardzo dużo takich różnych mechanizmów. Ja tymczasem robię materiały, które są raczej skierowane do odbiorcy trochę starszego. Nie mówię tam, że one są jakoś super dojrzałe co zawsze, bo nie są, ale, ale są dla trochę starszego odbiorcy skierowane i ten starszy odbiorca jest taki, że on nawet czasem nie komentuje za bardzo, więc ta interakcja czasem nie istnieje w przypadku wielu widzów. Eee, aczkolwiek jak się okazuje, jest to odbiorca, który jest skłonny sięgnąć do portfela, żeby pomóc, więc to jest też trochę niesamowite dla mnie jest to odbiorca, który nie jest super liczny i to się nie wiraluje jakoś super, ale jest to odbiorca, moim zdaniem, Wartościowy dla mnie przynajmniej, jako dla osoby, która tworzy materiały dla takich odbiorców. Więc, tak naprawdę, te liczby są dla mnie średnio istotne. One były istotne do pewnego momentu, do przekroczenia pewnych granic, które sprawiłyby, że raz, że pewne drzwi się dla mnie otworzą. Bo teraz mi się udało kilka razy jechać na jakieś tam delegacje, że tak to nazywam, żeby zagrać w jakieś gry przed premierą czy coś. To jest coś, co jakby no te liczby otworzyły. Ale tak naprawdę to już nie mam takiego jakiegoś uczucia, że, że te liczby muszą być większe. To sobie tam rośnie spokojnie i ja jestem z tego zadowolony. I prawdę mówiąc, to nawet nie cieszę się, jeżeli te wzrosty są zbyt skokowe, bo już zdarzały mi się takie skokowe wzrosty przy niektórych materiałach, które publikowałem, i najczęściej to doprowadzało do spadku jakości komentarzy. Bo niestety to były takie rzeczy, które się wiralowały, Dosta trafiał się taki dosyć losowy odbiorca, który niekoniecznie szukał tego, co jest na tym kanale, tylko szukał czegoś, na co akurat trafił, co mu się spodobało. Potem trafiał na inne rzeczy, które już mu się nie podobały. I to było takie trochę bez sensu. Ja wolę, tak jak to teraz, sobie rośnie, sobie powolutku, delikatnie i w większości przypadków trafia do ludzi, którzy faktycznie są zainteresowani tymi treściami. I jest okej. Okay. Te wyświetlenia, które w tej chwili widzę, są bardzo fajne i nie, nie mam jakiegoś parcia, żeby one były, jakoś, nie wiem, dużo większe. No, inna sprawa jest taka, że też, tak jak mówiłeś sam, jakiś czas temu na Facebooku. Nawet gdybyś miał kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy więcej subskrypcji i przez to więcej wyświetleń, to jednak nie byłoby to na tyle, nie byłyby to na tyle duże liczby, które pozwoliłyby ci się z tego utrzymać i, i sprawić, że e, możesz faktycznie poświęcić temu w, na, na pełen etat w, w całości, A, więc, więc chyba też jest czynnik, który sprawia, że no szczególnie w Twojej sytuacji teraz, gdy, gdy masz wsparcie Patronite'a e, i schodzi to niejako na drugi czy nawet trzeci plan. Dokładnie, zresztą to jest też trochę taka kwestia, że te wyświetlenia i te pieniądze z wyświetleń to jest w ogóle taki bardzo niefajna, niefajna mechanika z tego wychodzi, bo na przykład na niektórych twórcach wymusza to produkowanie masakrycznie dużych ilości treści, po prostu produkowania tych filmików, żeby ich było jak najwięcej. Tymczasem w momencie, kiedy ja raczej uderzam w rzeczy takie typowo no, jednak zmontowane, które wymagają sporo pracy, które wymagają nieco czasu, to gdybym chciał maksymalizować cyferki. To musiałbym tak naprawdę zaprzestać robić tego, co robię. A to nie o to chodzi, bo to byłoby zupełnie bez sensu. No właśnie, jeśli chodzi o liczbę materiałów. Ty z reguły celowałeś w przeszłości. No powiedzmy na jeden materiał, czy, czy dwa materiały na tydzień, jeżeli, jeżeli mnie pamięć no nie myli. Teraz chyba jest tych materiałów nieco więcej, ale wciąż jest ich relatywnie mało, jeżeli porównamy je do innych kanałów, szczególnie gamingowych. To jest intencjonalne, to jest, to jest jakby wynika z Twoich założeń, z Twojego planu, czy bardziej z braku czasu i chcesz tę liczbę materiałów zwiększyć? Znaczy wiesz co, nie chcę na to patrzeć tak bardzo ilościowo. Chciałbym robić tych materiałów na pewno jak najwięcej, ich jest w tej chwili trochę więcej niż było, ale nie chcę też na to patrzeć tak totalnie ilościowo, no bo to jest błędne koło. Bo to są takie sytuacje, że ja tak naprawdę jakby robię. Mam takie formaty, które na przykład robi się szybciej. Typu o co biega, które są o małych grach, które tak naprawdę ja ich nie przechodzę do końca, tylko gram w nie trochę i potem robię o nich materiał, bo nie jest to recenzja de facto. I to jest materiał, który da się zrobić właściwie tak w jeden dzień. Można w grę zagrać dwie godziny, zrobić materiał i tyle. Albo nawet tam nie wiem, parę godzin więcej i zrobić materiał tak naprawdę w jeden dzień. Ale wiem, że to nie są materiały, na przykład, które ludzie najchętniej oglądają. To nie jest jakby taki też docelowy produkt. Jest to materiał, który się gdzieś tam obok innych rzeczy pojawia. Więc jakby nie chcę tutaj myśleć o ilościowo, no bo ilościowo to jest właśnie tak, że w tym momencie musiałbym pójść w pewne materiały, a innych nie robić. To jest trochę bez sensu. Staram się robić w tej chwili jak najwięcej i staram się, uczę się w tym momencie wykorzystywać swój czas, którego mam dużo więcej i w jak najbardziej taki efektywny sposób, żeby tych materiałów było więcej, ale nie chcę tego robić kosztem jakości tych materiałów, no bo to jakby, no, no nie o to chodzi, więc... Nie mam jakiegoś takiego planu, ile tych materiałów powinno być tygodniowo. Chciałbym, żebym, żeby mi się udawało robić powiedzmy dwa, trzy materiały tygodniowo. Wcześniej to faktycznie raczej był jeden, a jeżeli na przykład pojawiały się dwa materiały w tygodniu, to najczęściej była to kwestia tego, że tydzień wcześniej nie było w ogóle żadnego. Tylko po prostu jakieś te dwie rzeczy robiłem równolegle, więc raczej będę się starał po prostu jednak, żeby tego było więcej, ale żeby zachować jakość. Mam nadzieję, że, że jakość jest tym, co jednak przyciąga ludzi do mojego kanału. Więcej materiału wiąże się z większą liczbą, większą ilością czasu poświęconego większą ilością energii włożonej w ich produkcję i to prawda, że masz po jednej stronie więcej czasu teraz na zajmowanie się tym dzięki Patronite'owi dzięki wsparciu twoim, Twoich fanów, ale to sam powiedziałeś na początku, że wciąż zmagasz się z, z znalezieniem czasu z, na to, żeby no, spokojnie te materiały produkować. W związku z tym... Zastanawiałeś się, żeby zatrudnić albo poszukać kogoś do pomocy? Ktoś Ci pomaga obecnie, a jeżeli nie, to czy planujesz taką osobę znaleźć? Nie, nie planuję i nie, nikt mi nie pomaga tak naprawdę de facto. Znaczy tam w jakichś tam drobnych rzeczach czasami żona, ale to są raczej rzeczy typu potrzymać kamerę albo coś tam takiego, więc to są takie jakieś... Drobne rzeczy, które akurat nie mają wpływu raczej na czas, co raczej na to, że czasem po prostu czegoś nie mogę zrobić fizycznie, bo mi brakuje ręki, że tak to ujmę, ale de facto, ale de facto no, można powiedzieć, że robię to sam, no bo montuję sam, przygotowuję wszystko sam, więc to jest w większości przypadków stuprocentowo samodzielna praca. I szczerze mówiąc, trochę sobie nie wyobrażam tego, że miałbym kogoś wziąć do pomocy i to nawet w czymkolwiek, bo tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które się robi dookoła kanału. To jest też takie coś, z czego nie zdawałem sobie kiedyś sprawy, od, od jakiegoś czasu już sobie trochę zdaję z tym sprawę, no bo jednak są takie rzeczy jak odpisywanie na wiadomości, których jest czasem bardzo dużo od ludzi. Są takie rzeczy jak, no teraz mi doszło jakieś tam ogarnianie grupy na fejsie w związku z Patronite'em. Są też jakieś takie rzeczy, które no typu kontakty z wydawcami, żeby prawda, też jakieś tam były gry do recenzowania, żeby też za tym nie biegać, żeby czasem mieć do czegoś dostęp wcześniej. I to, jakby to wszystko gdzieś tam zabiera ten czas, który, który. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, że miałbym to komuś przekazać. Że, bo wiem, że niektórzy tak na przykład robią, że biorą jakiegoś człowieka, żeby odpisywał na wiadomości, ale jak miałby ktoś odpisywać za mnie? Przecież to nie byłyby moje rzeczy, to nie byłyby moje wypowiedzi, moje myśli. Może by napisał coś, z czym się nie zgadzam. Nie wiem, jestem, ja jestem taką trochę zosią samosią. Ja muszę zrobić wszystko sami to jest niestety pewien problem, ale nie kompletnie nie wyobrażam sobie. Je, gdzie miałbym jakiegoś człowieka włożyć do mojego procesu, że tak powiem, produkcyjnego materiałów, żeby on jakoś pomógł i żeby to faktycznie coś przyspieszyło? Nie widzę tego, nie mam pomysłu. Dobra, to przejdźmy teraz płynnie do Patronite'a z YouTube'a. Jak to było z tym Patronite'em? Myślałeś przez długi czas o, o tym, żeby przejść na finansowanie społecznościowe, czy to była bardziej decyzja spontaniczna? E, to pierwsze pytanie, a drugie z tym związane bezpośrednio, to e, byłeś niejako wiedziony sukcesem a i ja wcześniej też tego, co się dzieje się za granicą, chociażby w związku z Easy Allies, czy z projektem Grega Millera z IG1 sprzed przed roku, czy dwóch. I jakby te, te sukcesy miały wpływ na Twoją decyzję? Czy to było zupełnie niezależne i jakby tylko wiedzione Twoim pomysłem? Powiem Ci szczerze mówiąc, że nawet nie bardzo kojarzę sukcesy, o których mówisz, więc to chyba odpowiada na drugie pytanie. Powiem Ci tak. To jest generalnie tak, że ja nad tym myślałem od bardzo dawna, jeszcze za czasów, kiedy w ogóle nie było takiego serwisu jak Patronite i był ten Patreon zagraniczny, i, i tam widziałem na przykład, że znajomi z serwisu Arnieu robili tam jakąś tam swoją, prawda, zbiórkę i to też jakoś u nich całkiem fajnie działało już wtedy. Teraz się przenieśli na Patronite, bo to chyba kwestie głównie są związane z tym, że po prostu ludziom z Polski jest łatwiej płacić na Patronite. Cie. Nie ma tego przewalutowania i tak dalej. Więc w każdym razie oni sam z tym działali już dawno. Ja się nad tym zastanawiałem od dłuższego czasu, ale jakby też dopóki pracowałem cały czas w drukarni, nie bardzo był powód, bo jednak mimo wszystko no, było z czego żyć. Ja to i tak robiłem po godzinach i nie bardzo sobie wyobrażałem, biorąc pod uwagę, że brakowało mi czasu, co właściwie mogłem ludziom dać więcej od siebie, jeżeli nie mam na to czasu. Więc nie było za bardzo sensu zbierać pieniędzy, więc tak naprawdę się nie zdecydowałem na tego patrona w żadnym momencie. I tutaj tak naprawdę w momencie, kiedy no zdecydowałem, że już dobra, są jakieś tam jacyś sponsorzy, ktoś tam coś dorzuca się, i tak naprawdę, może uda się z tego przeżyć, żeby, żeby, żeby jednak przestać pracować w drukarni, to stwierdziłem, że no. Jest to wciąż mocno wątpliwe, więc spróbuję z tym patronajtem. Tak naprawdę to, to było kompletnie jakby. Ja wiem, że teraz nie każdy uwierzy, bo tak naprawdę większość ludzi patrzy na ten sukces Krzysztofa Gąciarza, mu się udało bardzo dużo uzbierać na patronajcie i, i tak naprawdę to gdzieś tam jakiś boom na ten serwis w, w, wyskoczył. A więc wiem, że teraz mówienie o tym, że o, planowałem to od bardzo dawna jest średnio wiarygodne, więc niespecjalnie wiem, co mógłbym zrobić, żeby to było wiarygodne, ale no, mogę powiedzieć tyle, że planowałem to wcześniej. Krzysiek był takim jakimś tam na pewno katalizatorem, no bo kiedy zobaczyłem, że jest ten jego sukces, że jemu się to udało, że generalnie komuś w Polsce chce się też ludzi w ten sposób wspierać, bo to jest jakby głównie o to chodziło, czy, czy, czy my jesteśmy jakby, no bo jednak jakby na to nie patrzeć, na zachodzie ludzie, mam wrażenie, że mają więcej luźnych pieniędzy. Więc tutaj nie było pewności, czy w ogóle ktokolwiek, komukolwiek to się może udać. No i okazało się, że znalazł się ktoś, komu może się to udać. Było to jakimś tam katalizatorem, ale tak naprawdę i tak planowałem to zrobić, bo, bo, bo wiedziałem, że no w tej chwili rzucam tą robotę i muszę jakby spróbować na każdym froncie, żeby się potem nie okazało, że zaraz będę musiał znowu szukać pracy albo w ogóle znajdę jakąś inną pracę, która sprawi, że będę musiał rzucić kanał, bo nie będę miał na niego czasu. Więc więc jakby uznałem, że muszę spróbować wszystkiego, co spróbować mogę i się udało. O dziwo. No właśnie, i teraz odnośnie Patronite'a, pytanie trochę przewrotne, bo przecież już z niego korzystasz, ale jak oceniasz tą formę finansowania, ale w, w kwestii, w spojrzeniu takim, że czy twoim zdaniem nie wiąże to trochę twórcy do widza w takim sensie, że ogranicza jego twórczą wolność, czy nie wymusza w pewien sposób podążania za opinią, opinią większości? Wiesz co... Y Trochę się tego ba bałem i trochę się tego wciąż jeszcze odrobinę boję, ale mam wrażenie, że jednak nie ma tego problemu za bardzo. Być może to też wynika z tego, że to jest też to, coś, co mi powiedział kiedyś Arkadiusz Zarnił, że tak naprawdę roszczeniowe postawy wobec tego, co powinno się robić, jak powinny wyglądać materiały, albo tego, ile materiałów powstaje, zazwyczaj prezentują ludzie, którzy nic od siebie nie dają. Ludzie, którzy od siebie coś dają, najczęściej dają dlatego, że są w pełni zadowoleni z tego, co dostają, albo przynajmniej podoba im się to. Pomijam, że no jakby serwisy są tak skonstruowane, że w każdej chwili można przestać wspierać, jeżeli ktoś uważa, że no nie dostaje tego, czego oczekuje. Nie spotkałem się za bardzo z jakimikolwiek takimi postawami ze strony ludzi, którzy faktycznie mnie wspierają, którzy by mi mówili, że nie w ogóle nie to rób, tylko rób coś innego. Nie było tego jak dotąd. Co więcej, jedyne miejsce, w którym pozwoliłem swoim widzom na to, aby ingerowali w jakby treści, to były ten taki najwyższy pułap, najwyższy próg, w którym jakby tam kilka osób może wpływać na treści vlogów i z tych czterech osób, jak dotąd bardzo delikatnie tylko jedna zasugerowała temat. Wszystkie trzy pozostałe nie były nawet zainteresowane, jak dotąd przynajmniej no, nie, nie wyraziły żadnych, żad, nie, nie, jakby nie zaproponowały żadnego tematu. Oni tak naprawdę po prostu chcieli chyba wesprzeć za taką kwotę i tyle. Więc ja tak naprawdę w tej chwili będę realizował wkrótce jednego vloga, który będzie w tematyce takiej, jak właśnie zasugerowany temat, zresztą całkiem ciekawy. A tak poza tym, to nie, wiesz, nie, bałem się tego właśnie ograniczenia wolności twórczej, ale na razie tego nie odczuwam i mam nadzieję, że to się nie pojawi. Zresztą wychodzę z założenia, że, no, jednak, jeżeli to ma być takie, jakie ja to robię, i to ma być w moim odczuciu fajne, no to muszę mieć tą wolność twórczą. Jeżeli ktoś będzie próbował mi to narzucać cokolwiek innego, to go poproszę, żeby przestał wspierać, bo po prostu, jeżeli będę miał robić coś, czego nie czuję, to wiadomo, że to będzie gorsze, a tego nie chcę. I zresztą, ja nie robię tych, tych materiałów tylko dla tych ludzi, którzy wspierają, no, ale dla tej, czyli tych 500 osób z hakkiem, ale dla wszystkich. Więc to jakby też. No, nie można sobie pozwolić, jakby wejść na głowę. Jeżeli ktoś będzie próbował, no to będę go musiał poprosić, żeby, no, zszedł. Po prostu. No, właśnie, w wywiadzie z 2013 roku dla portalu Gameplay.pl powiedziałeś, że. Tutaj cytuję: Chcę się koncentrować na bardziej eksperymentalnych formach filmików o grach, bo chociaż aktualnie odbiorcy oczekują ode mnie recenzji, i na pewno będę je nadal, nadal robił, to niekoniecznie w tym jest przyszłość. Jak odniósłbyś się do tego teraz? Wiesz, co? Ja trochę robiłem takich eksperymentalnych rzeczy, one wychodziły różnie i jestem trochę w innym miejscu, bo pamiętam, że był taki moment, kiedy chciałem się skupić na robieniu czegoś, co się wtedy określało jako. O, chyba nie, nie przypomnę sobie teraz nazwę, ale to miało być jakby rozrywka oparta o gry. To mam wrażenie, że to jest trochę to, co teraz bardzo dużo zachodnich YouTuberów robi. I chyba jednak nie. To znaczy po jakimś czasie stwierdzam, że bardziej chcę się skupić na publicystyce, a ta rozrywka będzie się tam oczywiście pojawiać, no bo mam te serie takie typu liczmistrz i tym podobne rzeczy, które są jednak skoncentrowane na tym, aby to było rozrywkowe i żeby to było zabawne, ale no zmienia się, tak? Pomysł na to, co robię się zmienia. Gdzieś tam był taki moment, że faktycznie tych materiałów takich humorystycznych i eksperymentalnych było więcej, ale mam wrażenie, że jednak to nie jest do końca chyba to, a przynajmniej nie, nie mogę z tego zrobić w centralnej części kanału. I wiesz, mam takie wrażenie po tym, co się teraz dzieje, że YouTube dojrzał do takiego momentu, w którym wykształciły się dwie grupy tych twórców, które można by nawet porównać do takiej telewizyjnej, telewizyjnej sytuacji w tej chwili. Tych medialnych, żyjących z reklam, z tych materiałów materiałów promocyjnych, i tych, którzy produkują coś więcej, takie YouTube'owe HBO. I z jednej strony patrzę na Was, ludzi, z którymi chciałbym przybijać piątki i mieć ich znajomych, a z drugiej strony mam gości, którzy pojawiają się na puszkach Sprite'a czy, czy Coca-Coli, albo reklamują, nie wiem, nowy łańcuch ze swoim logo na swoim sklepie. Mam takie WTF, gdzie popełniliśmy błąd. Czy ta rozrywka powinna iść, Twoim zdaniem, właśnie w takie to zaspokojenie gawiedzi? Może brzydko ujęte, ale tą rozrywkę, rozrywkę z grami, to o czym przed chwilą wspomniałeś, i w tą bardziej wysublimowaną, może nie sztukę, żeby nie, mów, nie używać dużych, sztu, du, dużych słów, ale coś, coś bardziej wartościowego, coś przy czym warto spędzić czas i dokształcić się, mógłbym tak powiedzieć. To znaczy, wiesz co bardzo wartościujesz? Bo moim, moim zdaniem, jednak, mimo wszystko, jest miejsce na jedno i na drugie. I tak naprawdę, to co jest. Znaczy, jest. Duży problem polega na tym, że postrzega się cały czas jako jednorodną grupę ludzi, którzy tak naprawdę. których łączy de facto tylko to, że znajdują się na jednym serwisie. A to tak naprawdę są zupełnie różne grupy, które funkcjonują, jakby sobie w różnych, w różnych przestrzeniach i do różnych odbiorców trafiają. Tak naprawdę przecież był taki moment, że brawo, nie wiem, chyba wciąż nawet jeszcze zdarza mi się wydawać takie coś, co się nazywa jakieś tam YouTube News czy coś takiego, czy Tube News, nie pamiętam w tej chwili, gdzie, gdzie de facto widać, że to jest pisemko typu Brawo o youtuberach, gdzie to są tacy youtuberzy, którzy są w tej chwili tego typu gwiazdami, jak wcześniej był Bieber, czy, czy jeszcze wcześniej, nie wiem, Boy Bendy. I to jest trochę inny typ odbiorcy i trochę inny typ treści. Moim zdaniem, tak jakby tutaj nie ma co robić z tego problemu, bo moim zdaniem to są kompletnie inne rzeczy. To są jakby, gdyby nie to, że po prostu jest jeden dominujący serwis wideo, na który się wrzuca materiały, i, i przez to jakby gdzieś się trafia automatycznie przez, nie wiem, no tą miano youtubera, no do tego samego worka. To nie sprawia, że to ma jakikolwiek związek ze sobą, bo w moim odczuciu twórcy, którzy tw tworzą tak naprawdę dla młodego odbiorcy, bo w większości przypadków te takie duże liczby są osiągnięte, osiągane przez ludzi, którzy robią materiały dla młodszego odbiorcy. To jest OK. Znaczy, jeszcze zależy, jakiego rodzaju tam są treści, bo tam nie zawsze jest to OK, ale no jakby już abstrahując od tego, yy, są tacy twórcy, którzy robią po prostu dla młodszego odbiorcy. Bardzo często są to też młodsi twórcy. I okej, okay, ja nie mam z tym problemów, z tym, że oni mają kompletnie, nie wiem, inne wyświetlenia, no jakby też to tak jakby popatrzeć na to, jakie, jakie płyty się sprzedają, jak bardzo popularna jest w Polsce disco polo, a jak bardzo popularna jest jakaś, nie wiem, muzyka, która, no nie chcę teraz wartościować, tak, i, i antagonizować, stawiając przeciwko sobie i teraz porównując, prawda, tych twórców do disco polo, a, a siebie, prawda, nie wiem, do jazzu czy czegoś, czegoś takiego, ale... Mam takie odczucie, że to są po prostu inne grupy odbiorców, in, inne, inne segmenty i to ja nie mam z tym problemu, tak, że ktoś jest na puszce jakiegoś napoju czy coś w tym stylu, bo to jest tego typu odbiorca, jakby ten produkt jest sprzedawany dla, pewnego, dla pewnej grupy odbiorców i ten człowiek sam z siebie jakby produkuje coś, co jest też produktem dla pewnego typu odbiorców i to ze sobą współgra. To, że ja nie jestem tego typu twórcą, że ja tworzę dla innego, innej grupy odbiorców, no to tak. Po prostu jestem gdzie indziej i robię dla kogoś innego coś innego, a że publikuję to też na YouTubie, no cóż, no to jest największy serwis, który się tym zajmuje. I sam już wspomniałeś o tej jakości i to chciałbym pociągnąć, ponieważ teraz w sieci pojawiło się bardzo popularne porównanie, którego zresztą jesteś Jesteś częścią. Mówiące o tych twórcach, e, którzy pojawili się na patronajcie i odnieśli sukces, tak jak ty czy, czy Krzysiek Gąciasz, oraz z takimi, którzy mają milion subów albo i więcej i miliardy wyświetleń jak rok, który, który zebrał nieporównywalnie mniej na tej platformie. Czy to jest właśnie to, o czym mówi, że to jest inny odbiorca, bardziej skory do płacenia? Jeszcze pojawiło się to w kontekście tego, że to jest tak zwana wydmuszka medialna, tak? E, czyli pieniądze z tych wszystkich materiałów sponsorskich lecą do autorów, którzy tak naprawdę nie są w stanie zapewnić tego zwrotnego zysku, tak? Oczywiście znaczy, nie chcę tego tak do końca interpretować, bo to też jakby gdzieś tam się znajduje mimo wszystko w tym wszystkim i gdzieś tam jestem w tych porównaniach, i trochę nie bardzo mi wypada to w ten sposób jakoś tak oceniać i porównywać. E, aczkolwiek wydaje mi się, że nie do końca są te porównania sprawiedliwe, w tym sensie, e, że tutaj jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, czy ktoś kogoś będzie wspierał, w tym sensie, że. Mm, e, Zasadniczo mam takie wrażenie, że na przykład to co zrobił Rok, to troszkę nie miało sensu z punktu widzenia jego odbiorców. Nawet jeżeli tam byliby odbiorcy, którzy by chętnie go wsparli, to to co on zaproponował nie było tym, czego oni oczekiwali. Myślę, że tu jest jeden z problemów, a drugi problem być może jest kwestią wizerunku też danej osoby, tak? Bo jeżeli kogoś się postrzega jako osobę, która no cóż, jest majętna, to ona nie potrzebuje wsparcia. I tutaj są jeszcze. Tam, i, i, I można by jeszcze te czynniki mnożyć. Moim zdaniem to nie jest tak proste. Ja nie chcę tutaj w tym momencie od razu tak jednoznacznie określać, że to są jakieś takie wydmuszki. Bo to nie do końca myślę tak jest. Faktem jest na pewno, że jest dużo młodszych odbiorców wśród niektórych. Twórców, i na pewno jakby oni nie mają kontrolę nad swoimi pieniędzmi, więc nie mogą wesprzeć. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że akurat w przypadku rok, to nie do końca już jest teraz prawda, bo on już też jakiś czas funkcjonuje i ci młodsi odbiorcy już dzisiaj nie są tacy młodzi. W tej chwili młodzi oglądają już kogoś innego, a rok też myślę, że ma już troszkę starszych odbiorców niż. Niż, niż się wydaje nam wszystkim, aczkolwiek może się mylę, bo to też jest jakieś takie nie do końca, myślę, pewne. W każdym razie, nie, myślę, że czynników jest więcej i nie chciałbym tego tak jednoznacznie wartościować, tutaj mówić o tym, że że, że, prawda, że ja tutaj prawda, robię kawior dla kogoś, a, ja, a są tacy twórcy, którzy bym jakieś tam, są wydmuszkami medialnymi, po prostu produkują disco polo, które jest popularne, bo to moim zdaniem nie jest aż tak proste. Czyli nigdy nie zobaczymy kłaza na Rich Tour czy, czy czymś podobnym. Nie wiem, o czym mówisz nawet. To jest ta taka trasa, po której jeżdżą właśnie ci popularni YouTuberzy po Polsce i spotykałem się z fanami w różnych miastach. Wiesz, co to jest jeszcze inny problem? Bo ja generalnie nie jestem osobą, która byłaby. Może źle zacząłem to zdanie. Jestem osobą, która chce, żeby, żeby były cenione rzeczy, które ja produkuję, niekoniecznie czuję ogromną potrzebę bycia w centrum uwagi, bo jestem introwertykiem i generalnie bardzo fajnie jest się spotkać z ludźmi, którzy oglądają i którzy, którzy cenią to, co produkuję i, i to jest bardzo fajne, ale jest to też dla mnie takie przeżycie, w momencie, kiedy to się dzieje w masie, jak na przykład na Pyrkonie, jest to takie przeżycie bardzo wycieńczające, że tak powiem, bo, bo ja jednak jestem osobą, która na ekstrawersję musi się trochę silić to jest lata pracy też nad własnym charakterem. Więc takie gwiazdorzenie, że tak to ujmę że właśnie gdzieś tam się jedzie w trasę koncertową i się po prostu pokazuje przed ludźmi i się z nimi spotyka to jest coś, co nie jest dla mnie lekkie i łatwe, więc ja bym tego raczej nie chciał robić w takiej formie. I wychodzę z założenia, że wolę, żeby ludzie po prostu się cieszyli tym, co produkuję i żeby im się to podobało i żeby mnie cenili za to, a niekoniecznie jakby się jakoś mocno koncentrowali na mojej osobie, dlatego na przykład nie robię żadnych Q&A'ów i tym podobnych rzeczy, czyli materiałów, które się de facto skupiają na osobie prowadzącego. Staram się jednak robić po prostu rzeczy o czymś i nie jestem to ja. I chyba też Twoja widownia to nie jest rodzaj ludzi, którzy by jeździli z Tobą na kolonie, czy zbierali autografy Twojego autorstwa, czy krzyczeli i stali przed Twoim domem. I chyba można powiedzieć bez wahania, że Twoja widownia jest w jakimś sensie wyjątkowa. Już o tym nieco mówiliśmy, powiedziałeś, że z reguły Twoje filmy oglądają starsze osoby, starsze w tym sensie, że. Nie, nie nie 80- czy 70-latkowie, ale starsze niż e, typowy odbiorca materiałów wideo o grach na YouTube. Zgaduję, że to pewnie są osoby. 14 lat. Zgaduję, że to pewnie są osoby po 20, e, między 20 a 30 rokiem życia. No spójrzmy na e, nas po i, prostu. A, a druga sprawa jest taka, że jak na przykład porównamy. To ile otrzymałeś wsparcia na patronite w porównaniu do chociażby roka, który ma znacznie więcej od ciebie subskrybentów, a otrzymał no, powiedzmy 15 razy mniej e, pieniędzy, to, to chyba można z tych różnych kwestii wyciągnąć wniosek, że faktycznie coś jest takiego, co łączyć z tą widownią w wyjątkowy sposób. No i też ten poziom komentarzy, o którym wspomniałeś, e, ta dyskusja pod Twoimi filmikami. Wyglądają zupełnie inaczej niż na większości kanałów, tych najbardziej popularnych, yy, związanych ograch. Ja sobie pozwolę się jeszcze wtrącić o tym, co powiedziałeś, żeby to nie brzmiało w ten sposób, że, że chcemy tutaj rozmawiać o pieniądzach, tak, i wyciągamy te pieniądze, typu tam ileś razy to, tyle rok, tyle ty. Chodzi nam po prostu o sam fakt, że jednak rzeczywiście ten polska, polska branża jest już na tyle dorosła, że ten wartościowy materiał. Potrafi na siebie zarobić i pokazać temu tworzonemu pod publikę gdzie jest jego miejsce. Bardzo wartościujecie, ja nie bardzo mam ochotę się, że tak powiem, podpiąć do tego typu spojrzenia. Ja rozumiem o co chodzi i, i tak jakby jest to. Ten sposób myślenia jest dla mnie miły, aczkolwiek nie do końca jestem przekonany, że to jest tak całkiem trafne, bo to bardzo mocno też antagonizuje. Próbuję pokazać jakichś tam jakiś tam twórców. W gorszym świetle, tak że oni są w jakiś sposób gorsi. Ja tego tak nie odczuwam, bo w moim odczuciu. Nie, nie, nie chcemy tego zrobić. Jasne, jasne, upraszczamy dosyć mocno, ale chcemy, jakby podkreślić punkt i, i, i zauważyć to, że jesteś jednak jednym z nielicznych obok Krzyśka Gąciarza, czy, czy Archonów, czy, czy jeszcze paru innych osób, spośród powiedzmy kilkuset osób, którym się udało chociażby na, na Patronajcie i na którego kanale dyskusja. Dyskusje odbywają się też na, na trochę innym poziomie. Jesteśmy po prostu ciekawi, e, czy, czy masz, czy często się tu zastanawiasz, czy masz jakieś wnioski z tym związane. A nie mówimy jednocześnie, że, że widownie innych YouTuberów są, e, są płytkie czy niewartościowe, jak najbardziej, nie. Znaczy, wiesz, w ogóle jest tak, że w mm, jakiś sposób twórca definiuje odbiorcę, znaczy w tym sensie, że to co robisz, to co sprzedajesz ludziom trafia do ludzi, którzy tego oczekują, którzy jakby to kupują. Znaczy mówię teraz oczywiście cudzysłów i tak dalej, ale jakby że dajesz pewnego rodzaju treści i dostajesz w zamian za to odbiorcę, który takich treści oczekuje i jakby, no jeżeli te treści na przykład są wulgarne, no to dostajesz wulgarnego odbiorcę. Jeżeli te treści są w jakiś sposób agresywne albo na przykład, nie wiem, przesycone jakimiś teoriami spiskowymi na temat czegoś, to dostajesz odbiorcę, który tego typu rzeczy... Oczekuje i tego typu rzeczy z siebie wyrzuca. W moim odczuciu widz odbiorca jest zawsze w pewnym sensie, w jakiś tam sposób, oczywiście to naturalnie zachodzi, lustrem tego, co tworzy twórca, więc myślę, że jakby poziom komentarzy wynika w dużej mierze z tego, jakiego rodzaju materiały ja tworzę. I, I że nie są to ani materiały wulgarne, ani nie są to materiały, które by kogoś atakowały, ani nie są to materiały na przykład, które byłyby by w jakiś taki niesprawiedliwy sposób agresywne, wobec nawet jakby tego, o czym mówię. Czyli na przykład nie atakuję bez sensu gier, tylko staram się jednak mimo wszystko zawsze o nich mówić, tak aby spojrzeć na nie z różnych stron i znaleźć wszystko, co w nich jest. Nie tylko je chwalę, ale nie tylko je krytykuję, I jakby. Staram się, żeby to było wyważone i mam wrażenie, że dzięki temu mam widzów, którzy piszą wyważone rzeczy. Oczywiście, no wiadomo, że nie wszyscy i nie, nie każdy widz taki jest, ale wiadomo, że, że w jakiś sposób to definiuje tych widzów, którzy są dzięki temu... No, ludźmi podobnymi do mnie, i to chyba na tym się to opiera, że, 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 że w jakiś sposób, przynajmniej pod, jeżeli chodzi o opinie na temat gier, no bo wiadomo, ja nie robię materiałów o niczym innym za bardzo, więc to też wiadomo, że się nie muszę zgadzać, jeżeli chodzi o opinie na jakieś inne tematy z ludźmi. Więc to nie są na pewno ludzie, którzy myślą dokładnie tak samo jak ja, ale są to ludzie, którzy w podobny sposób patrzą na gry, i, i to chyba w, sprawia, że te komentarze wyglądają tak jak wyglądają. A więc jak wygląda teraz twój dzień? Bo pewnie dość nietypowo. Wiele osób zastanawia się pewnie, jak żyje taki youtuber, który, który utrzymuje się z tego, co nagrywa. I czy określiłbyś to mianem ciężkiej pracy, czy tylko i wyłącznie dobrej zabawy, no bo w końcu żyjesz z hobby. Do samej dobrej zabawy to nie ma. To znaczy to jest w ogóle tak, że ja w tej chwili jestem cały czas w trakcie organizowania sobie tego dnia, a jeszcze ustalania, w jaki sposób to powinno wyglądać, żeby to było. Efektywne, tak, bo bardzo łatwo jest stracić dużo czasu na coś kompletnie bezsensownego i nie wyprodukować niczego w tym czasie. Ja miałem i w tym miesiącu miałem jeden tydzień, z którego jestem niezadowolony, w tym sensie, że w moim odczuciu mogłem w tym tygodniu zrobić więcej, ale nie do końca dobrze wykorzystałem czas, ale to jest to kwestia doświadczenia, myślę, i wykorzystania tego czasu, nauczenia się wykorzystywania tego czasu w sposób efektywny. Ale tak naprawdę no staram się, no nie wiem, mam powiedzieć o której wstaję i co robię po kolei? Może nie szczegółowo, ale jakbyś nakreślił nam tak mniej więcej jak to wygląda, to pewnie byłoby ciekawe dla naszych słuchaczy i dla twoich fanów. Znaczy jedna rzecz, której się bałem od samego początku, w momencie kiedy jakby no zmieniałem ten tryb życia, było to, żebym się nie zamienił w taką nieruchawą bułę siedzącą w domu, bo to jest jednak spory problem i podejrzewam, że to nie wpłynęłoby na nic dobrze. Więc staram się każdego dnia, kiedy wstaję rano, a generalnie wstaję o tej samej porze co żona do pracy, więc no wstaję przed godziną siódmą, staram się wyjść. Ostatnio jeżdżę na rowerze, aczkolwiek myślę o tym, żeby zacząć biegać, a nie wiem, czy mi coś z tego jeszcze wyjdzie, bo to, bo to jest trudna sprawa. Więc gdzieś tam na początek trochę ruchu, żeby, żeby jednak mimo wszystko się rozbudzić i. Ruszyć do działania, bo zauważyłem, że właśnie w dni, w których nie wychodzę, jest dużo gorzej, potem dużo gorzej mi się pracuje. No a potem wracam i staram się zrobić normalny dzień pracy, który ma 8 godzin i zwykle z tego się robi 10 do 12, bo to tak wygląda, że siedzę i coś tam produkuję, siedzę nad montażem. A prawda jest taka, że nie jest to tylko zabawa, no bo zabawą jest granie, ale już produkcja materiałów, chociaż jest fajna, to nie każdy etap jest tak samo fajny, bo na przykład ten moment, w którym. Ja się staram zawsze robić na przykład materiały w ten sposób, żeby na ekranie było widać to, o czym mówię. Bo bardzo pamiętam, że kiedyś widziałem sporo, było takich materiałów, które nawet miały taką formułę publicystyczną, ale na przykład rozgrywka z gry była puszczona tak trochę na pałę, że po prostu leciała sobie rozgrywka z gry, człowiek mówił o czymś, to się niespecjalnie ze sobą zgrywał. Więc ja staram się tak montować, co jest bardzo czasochłonne, żeby zawsze ta rozgrywka była dopasowana do tego, o czym mówię, na tyle na ile się da. No i niestety efekt jest taki, że jest to strasznie męczący fragment pracy. Że jest to nudne, bo ja już wiem, co najfajniejsze fragmenty, czyli te takie jakieś tam aktorskie elementy, jakieś, nie wiem, jeżeli jakieś efekty robi, albo jakiś fajny montaż na początku, to te najfajniejsze rzeczy robię na początek, po czym przychodzi ta, to ten moment, kiedy jest problem, z trzeba walczyć ze swoją motywacją. Więc no, są takie fragmenty, elementy tej pracy, które są wciąż pracą. I nie, nie da się powiedzieć, że to, ale to się nie zmieniło akurat teraz, bo to zawsze tak było. Zawsze trzeba było się przemęczyć przez te nudniejsze, męczące fragmenty pracy. Ale no, kiedy już wychodzi ten materiał, to jest fajnie. To jest naprawdę ten moment, w którym czuję, że coś zrobiłem, że jestem kolejny kroczek dalej i że, że jeżeli czasem jestem z tych materiałów bardziej zadowolony, czasem mniej, czasem one są po prostu ok. A czasem mam takie materiały, jak na przykład nie tak dawno zrobiłem materiał dumie z tańcem, z którego jestem <laughs> bardzo zadowolony. Który czuję, że to jest materiał, który to jest dokładnie ten typ materiałów, który chciałbym robić. Oczywiście wiadomo, że nie każdy materiał taki może być, bo nie zawsze jest pomysł na każdy materiał, żeby taki był, ale to są takie materiały, które właśnie jakoś tam gdzieś przechodzę, robię, i to jest to jest to. To jest to, to jest naprawdę materiał, który chciałbym oglądać, bo to jest jakby też rzecz, na której się opieram, że robię rzeczy, których sam chciałbym oglądać i że to wyszło fajnie. A weekendy są dla Ciebie wolne, tak jak w standardowej pracy, czy nie możesz się powstrzymać i też wykonujesz jakąś pracę w sobotę czy w niedzielę? Nie wiem, nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze dlatego, że w tym miesiącu nie miałem żadnego wolnego weekendu i to zupełnie jest jakichś takich rzeczy zupełnie niezależnych ode mnie, z różnych jakichś spraw prywatnych, rodzinnych, albo tego, że po prostu chciałem pojechać, bo... Te ludzie z TV Gry, tam head głównie mnie zapraszał, żebym pojechał na gry offline, no więc pojechałem na gry offline I, i wyszło tak, że nie miałem żadnego wolnego weekendu w tym miesiącu jeszcze, dopiero teraz ten będę miał, więc zobaczymy. Podejrzewam, że znaczna część tego czasu pójdzie na to, żeby może niekoniecznie siedzieć nad montażem, ale żeby po prostu grać, więc tak de facto będę trochę w pracy. A gdy już znajdujesz te, te chwile na odpoczynek, do tej pory przynajmniej po tym, jak przeszedłeś na, na model z Patronite'a i zacząłeś się poświęcać tworzeniu wideo na pełen etat, to w jaki sposób starasz się odpoczywać? Masz jakieś aktywności poza graniem, którym się mocno poświęcasz, czy poza, poza pedałowaniem, poza jeżdżeniem na rowerze, czy to są raczej czynności, które pojawiają się tak e, niejako losowo, czy, czy akurat... Gdy pojawi się okazja na, na zrobienie czegoś fajnego. Czy znaczy, wiesz, teraz tak naprawdę hobby stało się moją pracą, więc to jest takie trochę, w sumie ciężko jest odpoczywać od pracy, pracując. Nie, nie do końca mi się to udało ustalić, aczkolwiek przyznam szczerze, że nie miałem wcale za tak dużo czasu wolnego, jak mi się wydawało, że będzie, bo ten czas jakoś wciąż jest, chciałbym zrobić więcej niż jestem w stanie, i to jest problem który jeszcze nie wiem, jak rozwiązać, ale być może jest to kwestia efektywności pracy i ogarnięcia tego jakoś siebie, siebie samego, czasowo, jak sobie to rozplanowywać. Ale tak naprawdę no cóż, no mam rodzinę w jakąś tam, prawda, z żoną mieszkam, więc, więc, więc jakby to jest, to jest jakiś tam czas wolny, który się spędza razem, to jest ten moment, kiedy się gdzieś tam jest tą odskocznią od... Ale to nie są jakieś bardzo konkretne czynności, to są takie czynności zwykłe, codzienne, które się wykonuje z drugą osobą, plus jakieś takie rozrywkowe, typu wyjście gdzieś. Nie, nie, nie ma tutaj jakiegoś takiego, czegoś konkretnego. No nie mam, nie, nie dorobię sobie teraz drugiego hobby, chyba że mi się uda jakoś zmusić siebie do biegania, no to powiedzmy, że to można też będzie jakoś tam uznać. Może Pokemony łapać? Szczerze mówiąc, to jest coś, czego kompletnie nie czuję. To znaczy w tym sensie, że ja nigdy nie czułem za bardzo tematu łapania Pokemonów, także jakby takiego zanim nawet Pokémon Go się zrobiło popularne. I szczerze mówiąc, nie chcę mi się za tym łazić. Nie, nie jest to, nie jest, nie czuję tego, nie wiem. Yy, Jeszcze nie... będziesz przepraszam. <laughs> nie, nie chcę w to brnąć nawet za bardzo, bo wiem, że bardzo dużo ludzi to robi i się to podoba ludziom, ale jakoś ja tego nie czuję i raczej tego nie zacznę robić za bardzo. A jak zmieniło się generalnie twoje życie na przestrzeni ostatniego miesiąca czy dwóch? I czy w ogóle się zmieniło? Bo wydaje się... Że, że to ważny krok w Twoim życiu, że, że jakby wszystko stanęło do góry nogami, ale być może wygląda to u Ciebie z Twojego punktu widzenia zupełnie inaczej. Przynajmniej z tego, co powiedziałeś teraz, jak spędziłeś swój dzień, nie brzmiało to jakoś niesamowicie inaczej, czy, czy, czy jakoś wybuchowo. Czujesz, że żyjesz swoim marzeniem, że wszystko się obróciło o te 180 stopni, czy, czy jednak trudno dostrzec, że, że, że coś faktycznie się stało wielkiego? Nie no, stało się bardzo dużo i stało się coś bardzo wielkiego. Myślę, że jakby. Jak się dotrę ze swoim sposobem funkcjonowania, to będę z tego naprawdę zadowolony i będzie super. A w tym momencie jeszcze jestem w takim trochę okresie przejściowym, w którym trochę jeszcze nie wiem, co robię, i jak mam to robić, żeby żebym był z tego zadowolony, żebym nie miał tego uczucia, że to nie jest wszystko, co mogłem zrobić. A niestety jeszcze trochę mam takie uczucia, ale no mówię, to jest chyba kwestia jednak dotarcia się z samym sobą. I znalezienia tego momentu. Moje życie się zmieniło diametralnie. Nie chodzę do drukarni, nie siedzę tam 8 godzin i jakby no, nie drukuję rzeczy, nie projektuję rzeczy. Czegoś, czego już mi się nie chciało ostatnio robić, więc tutaj pod tym względem jest super, bo, bo nie muszę tego już robić. Nie ma tego, że muszę wstać rano, pójść do drukarni i tam mieć do czynienia z klientami i tak dalej, więc to, to się zmieniło bardzo i. To jest super, że teraz po prostu w tym samym czasie, w którym wcześniej siedziałem i myślałem, Jezu, mógłbym robić coś lepszego. Siedzę i robię coś lepszego, więc pod tym względem jest super. Mam pewną obawę, że nigdy mogę nie być do końca zadowolony. To znaczy w tym sensie, że zawsze będzie mi się wydawało, że mogę zrobić więcej i że nie zrobiłem wszystkiego, co bym chciał zrobić. I, I to będzie, ale to chyba też jest dobre, bo to jest chyba jakiś taki punkt, że, że jakbym doszedł do momentu, w którym bym poczuł, że już robię, że już jest super i że po prostu moje życie jest marzeniem, to trochę w sumie położyć i umrzeć można. A to nie o to chodzi. Że chyba dobrze, żeby zawsze było to coś, do czego można jeszcze dalej dążyć, żeby było lepiej jeszcze. A czy żona wspiera Cię w tym nowym życiu, w cudzysłowie? I jak patrzą na Ciebie, rodzina i znajomi, bo to. Znaczy to jest głupie pytanie w pewnym sensie, no bo cały czas takie traktowanie tego YouTube'a jakby nie był poważnym zawodem. W końcu to jest praca na, na cały etat, ale mimo wszystko pozostaje jeszcze w sferze marzeń dla, dla większości osób i na pewno wielu nie rozumie, że z tego, że z tego da się żyć. Mm. Prawda jest taka, że na przykład ostatnio miałem okazję rodzinie kilka razy tłumaczyć, co robię, i to jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest wytłumaczyć ludziom, co robię i w jaki sposób na tym zarabiam. W jaki sposób z tego żyję. No to jest. To, to nie jest nawet coś, co by jakoś specjalnie ludzi odpychało, w tym sensie, że mówisz ludziom, że robisz coś takiego, i oni sobie myślą, moralne, to ma być praca, niby. To jest takie, że patrzysz i widzisz, widzisz ten brak zrozumienia, że oni nie do końca wiedzą, o czym ty mówisz, że o, fajnie, bo chyba, chyba fajnie, ale w sumie to nie wiedzą za bardzo, co o tym myśleć, więc z tym jest pewien problem. Yy, nie wiem, no znają jak na razie same pozytywne rzeczy o tym mówią, ale. Ale tak, jeden nawet próbował mnie wesprzeć na, pa na patronajcie w taki sposób, żebym tego nie zauważył i mu się nie udało. Ale w sensie, że zauważyłem. Ale tak naprawdę to. Cóż. Nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć, bo, no bo ludzie nie, nie rozumieją do końca tego, co robię w większości przypadków. A jeżeli nawet rozumieją, nie ma jakichś negatywnych odczuć względem tego, więc chyba jest okej. Okay. Jest ok, albo... tak jak może być ok na tyle, na ile może być. I KroketCast. To była taka cisza przed burzą. Dlaczego, co, jak i gdzie? Gdzie jest Crockettcast? Oj, to jest pytanie, na które jest mi bardzo ciężko odpowiedzieć, ponieważ jakby jest osoba, która była osobą prowadzącą krokietcast. <laughs> to między innymi dlatego chcieliśmy o to zapytać. Która wraca do działania. On żyje... He's alive! Tak. Tak, to, że on żyje... Ja nie chciałbym za bardzo odpowiadać za niego na, na pytanie, czemu on zrobił to, co zrobił, w sensie, że wsiąkł i go w ogóle nie było, bo ja sam do końca tego nie rozumiem. E, więc, więc jakby też nie chcę tego za bardzo interpretować. On się nagle pojawił i mam wrażenie, że trochę, trochę zakłopotany swoim zniknięciem i chyba to zniknięcie się trochę wydłużało o tym, że on nie bardzo wiedział, jak wybrnąć z sytuacji, w którą się sam wprowadził, e, ale tak naprawdę ja nadal, mimo że z nim rozmawiałem, nie do końca rozumiem, co i jak. Myślę, że jeśli chodzi o prowadzenie Krokiet Castu, to raczej nie ma szans, żeby on do tego wrócił w najbliższym czasie. Bo, bo takie z rzeczy, które on mówił z tego klimatu, to raczej nie sądzę. Aczkolwiek sam Krokiet Cast prawdopodobnie wróci, bo taki mamy plan. Nie wiem, czy powinienem to mówić, bo teraz się trochę pakuje na minę, w sensie, że się zdeklaruję i będę musiał to zrobić. Ale i ogólnie jest taki plan, żeby to reaktywować z tym, że z headem i on by był prowadzącym, a ja będę to ogarniał jako gości, jako, znaczy jako gość, jako współprowadzący i jako osoba, która to będzie ogarniała od strony streamu, jakiejś takiej technicznej. No i prawdopodobnie jakichś gości będziemy zapraszać. Mam nadzieję, że to jakoś wypali. Nie wiem, czy ludzie będą do końca zadowoleni, no bo prawdopodobnie Fonzia tam nie będzie i nie wiem, chyba że się go uda namówić, ale nie wiem, czy się go uda namówić. On w każdym razie nie ma żadnego problemu z tym, żeby to przejąć. Po nim, więc tak to wygląda. No, trudno mi coś więcej powiedzieć, bo mówię, nie chcę za bardzo interpretować zachowania Maćka, bo myślę, że nie ma takiej mądrej głowy na świecie, która byłaby w stanie to skutecznie zinterpretować. To teraz szybko przeskakujemy do naszego ostatniego segmentu. Cztery pytania, niekoniecznie szybkie odpowiedzi, ale stara się mówić od serca i szczerze. Pytanie numer jeden: w co obecnie grasz? Eee, krew i wino. Twoja ulubiona gra Ever. Nie mam takiej gry. Nigdy w życiu nie będę miał takiej gry. Nigdy takiej gry nie miałem. To jest pytanie, na które moim zdaniem ktoś, kto siedzi w tym i gra dużo, nie jest w stanie odpowiedzieć. Bo to jest na tej zasadzie, jak osoba, która czyta dużo książek, nie jest w stanie powiedzieć, jaka jest jej ulubiona książka. Mam wrażenie, że ulubione książki w większości przypadków mają ludzie, którzy nie czytają za dużo. Być może się mylę, być może są przypadki, które mają inaczej, ale ja na przykład nie jestem w stanie nigdy nie byłem w stanie określić swojej ulubionej gry. To pytanie zastępcze, jaka gra w ostatnim czasie wywarła na Tobie największe wrażenie? Chyba Wiedźmin 3. Dobra. Yy, kolejne pytanie. Na jakie, na jakie gry czekasz? E, wiesz co? Na No Man's Sky, aczkolwiek kompletnie nie wiem, czy czego się, się po tym spodziewać, ale to jest też troszeczkę syndrom yy, osoby, która gra w dużo gier. Znaczy ja tak mam od iluś już lat, że niekoniecznie czekam na, na te gry, które uważam, że będą najlepsze, yy, bo, bo, bo bo to... Nie jest dla mnie już tak bardzo interesujące, w tym sensie, że, że na przykład wy, wychodzi kolejna część gry, która wiem, że no, poprzednia była super, robią ci sami goście, prawdopodobnie zrobią ją dobrze, ale ona już nie jest dla mnie tak interesująca. Ja jestem ciekaw gier, których nie, po których trochę nie wiem czego się spodziewać. I No Man's Sky jest taką grą, która trochę nie wiem, czy tam będzie w co grać, czy tam będzie co robić, czy ta gra nie będzie nudna, bo jest taka obawa, że ona będzie przy tym całym swoim, przy tych wszystkich swoich algorytmach, ona może nie mieć fajnej rozgrywki. I jestem ciekaw tej gry, po prostu, i to jest tak naprawdę coś, co chyba na co najbardziej czekam. Na gry, po których nie wiem czego się spodziewać. I ostatnie pytanie, najbardziej przewrotne, więc kogo najbardziej cenisz w branży? To może być firma, osoba, grupa, studio, cokolwiek. Ale trudne. Dlatego je jest, zadałem. Jest, jest, jest bardzo trudne, i totalnie nie wiem, nie wiem jak na to odpowiedzieć. Yy... Hmm. Może, może w ten sposób. Satoru i Łata. To był też to to człowiek, który już naprawdę nie żyje, więc jakby też łatwiej mówić o jego osiągnięciach przez całe życie, ale to był człowiek, który gdzieś tam był wierny temu wszystkiemu przez te wszystkie lata i tworzył gry. I mimo, że Nintendo nie było nigdy tak bardzo popularne w Polsce, i mimo faktu, że ja dopiero tak naprawdę pierwszą konsolę Nintendo, jaką kupiłem, to było Wii. Oczywiście tam nie mówiąc, że miałem kiedyś kontakt z Pegasusem, ale to jest inna sprawa. Mimo wszystko, gdzieś tam widzę, widzę że ten człowiek miał bardzo duży udział, jeżeli chodzi o to, co, co zrobił dla dla, tego, dla dla tej branży de facto. Bo to jest, to jest chyba to i, i gdzieś tam, mimo że nie, nie mówię nawet, że moje ulubione gry należą do gier, które jakby wyszły od Nintendo, to jednak wydaje mi się, że, że tam dużo, dużo było i to był człowiek, który był jednak wciąż programistą i zajmował się grami od środka, że no nie był tylko jakiś ktoś, kto jest gdzieś tam prezesem i po prostu stara się sprzedawać produkty, tylko to był ktoś, kto faktycznie w tych gr grach siedział i myślał o nich i wydaje mi się, że je kochał. I tym bardzo pozytywnym akcentem, bo, bo jakże tutaj pozytywnie nie określić wspomnienia Satoru i Waty, to wszyscy go lubiliśmy i wszyscy żałujemy, że już nie jest wśród, wśród nas. Przedwcześnie odszedł, niestety. Zakończymy kolejny odcinek podcastu. Naszym gościem był dzisiaj nie kto inny jak Kwas. Kwas, który rymuje się z grotołas i dzięki temu jeden z naszych widzów dostał kod do The Darkness 2. Rozwiązujcie następne rebusy. Może coś będzie. To nie był Rebus. Zagadki. Może coś Kolejną będzie. nagrodą będzie autograf od Oscara. <laughs> tak, na moim zdjęciu, które sam podpiszę i sam wyślę i sam zrobię i wydrukuję. W każdym razie, wracając do tej pozytywnej części, a więc dzięki Ci Tomek za pojawienie się w naszym podcaście. To była dla nas wielka przyjemność. Dzięki, dla mnie też było bardzo to miłe. Jeśli mamy zamiar utrzymać tę tendencję, to do zobaczenia za kolejne dwa lata żeby utrzymać tak ładnie. Dwa lata, za... Dwa lata temu za Adriadem, teraz wspólnie, czyli co za dwa lata tylko ze mną, pogadamy. <gadanie> Albo będzie nas jeszcze więcej. Albo będzie nas jeszcze więcej, tego się trzymajmy. No nic, ode mnie będzie wielkie. Dzięki jeszcze raz, dzięki Wam za słuchanie i do zobaczenia. Cześć. Ja również dziękuję, kłaniam się ponownie. Dzięki Kłas, dzięki słuchacze i pozdrawiamy Was. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Wielkie dzięki. Pa pa.